Witam Was oficjalnie na naszym niedzielnym spotkaniu. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się też z powodu nowych twarzy. Witajcie pośród nas, miejcie się dobrze, czujcie się dobrze, odbierajcie wszystko, co Duch Święty dzisiaj dla Was ma. Przyjaciele, zanim zaczniemy uwielbiać Boga, chciałbym powiedzieć taką krótką rzecz. Jako ruch, jako wspólnota, jako zespół konfrontujemy szeroko pojętą religię. Dobrze nam to idzie. Ale będzie nam to szło jeszcze bardziej skutecznie, jeżeli będziemy umieli konfrontować religijny świat, który często jest jeszcze w nas. Czyli nasze poglądy, nasze przekonania. Ostatnio napisałam na internecie, że trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie. I niestety często to się w ogóle przejawia. Trzymam się zasad. Słucham nauki apostolskiej, lecz mam swoje zdanie. I to jest błąd, to jest ząb. Jak coś takiego się pojawia, to trzeba się z tym rozprawić. Kiedy diabeł naprawdę jest rozwścieczony, to posyła religijnych ludzi, tak jak do Jezusa. Kiedy przez Ducha Świętego oświetlane są takie dziedziny Twojego życia, które nigdy nie chciałbyś, aby były oświetlone, wtedy się pojawia Twoje prawdziwe zdanie, wtedy się pojawia Twoje prawdziwe przekonanie. Nie ukrywaj tych rzeczy, nie spychaj ich, nie chowaj ich pod dywan. Wszystko, co próbuje podnieść swoją twarz, wszystko, co próbuje podnieść się do rangi jakiejś prawdy, a prawdą to nie jest, trzeba nad tymi rzeczami brać autorytet. Nad wszelką pychą i pustymi wyobrażeniami, które się podnoszą przeciwko poznaniu Boga. Postanów dzisiaj, że chcesz jeszcze głębiej, aby prawdy Bożego Słowa penetrowały Ciebie. Powiedz: Duchu Święty, chcę wiedzieć o wszystkich moich błędnych, ukrytych poglądach. Często jest tak, że na samym początku pewne rzeczy natychmiast wychodzą do wierzchu. Rozumiecie? Rodzisz się na nowo, od razu z podstawowych rzeczy pokutujesz, tak? Z pijaństwa, narkomaństwa, cudzołóstwa i tak dalej. Ale z biegiem czasu, kiedy chodzisz z Bogiem, zaczynają wychodzić rzeczy tak zwane głębsze. Ukryci wrogowie, ukryte poglądy. I powiem Wam, kiedy te poglądy wychodzą. Wtedy, kiedy masz swoje zdanie, wtedy, kiedy jest jakieś nauczanie, jest jakaś Boża prawda, jest jakaś zasada, ale Ty jednak masz własne zdanie. To znaczy, że to jest ten chory pogląd, nad którym należy brać autorytet. Ponieważ ten chory pogląd, on się pojawi w najmniej odpowiednim momencie. Nie bój się tego. I jeśli to, co mówię, chcesz tak mieć w swoim życiu, chcesz, aby ukryte, lewe poglądy, które są często bardzo subtelne, bardzo, jakieś religijne poglądy, mówisz to tylko sam dla siebie, pod nosem, i tak wiem swoje. A ja i tak wiem, że to jest tak. A prawda Boża mówi o zupełnie innej rzeczy. Konfrontuj tę sytuację. Konfrontuj swoje poglądy i nie trzymaj się ich kurczowo. Powiedz: chcę, aby dzisiaj było wszystko obnażone, aby był oświetlony każdy pogląd, który nie jest spójny z nauką apostolską. Wtedy, kiedy Twoje poglądy będą spójne z nauką apostolską, będziesz mógł się prawidłowo rozwijać. Bo Jezus powiedział, że On przyszedł, aby Jego owce miały życie i aby obfitowały. A więc w nauce apostolskiej jest tylko... Graj przerwę. W nauce apostolskiej jest rozwój, jest zwycięstwo. Przeciwstaw się dzisiaj
pustym wyobrażeniom. I wiedz o tym, że diabeł przysyłał również religijnych ludzi do Jezusa. Przysyłał do Niego. Strażników świątynnych zwracali mu uwagę. Wiecznie im się coś nie podobało. Religijnym tokom myślowym wiecznie coś nie pasuje. Wiecznie coś nie pasuje. Pozwól dzisiaj, aby namaszczenie Świętego Ducha usługiwało Tobie i oświecało jeszcze Ciebie głębiej. Otwórz dzisiaj swoje serce. Bóg jest Bogiem, który się cały czas porusza. On się cały czas porusza. Duchowa rzeczywistość się cały czas porusza. Stagnacja jest naszym wrogiem.
Yeah.
jak trucizna, która zabija od środka. Może myślisz, że ty masz tą truciznę w środku, a zginie ktoś inny. Ta trucizna zabija ciebie. Jeśli potrzebujesz komuś przebaczyć, odpuścić, to przebacz, odpuść. Teraz aktem swojej decyzji powiedz, odpuszczam jemu te słowa, odpuszczam jemu ten czyn. Odpuszczam i nie chcę, aby poniósł jakąkolwiek szkodę. Odpuść tak, jak tobie odpuścił Bóg. On cię odpuścił i wymazał dług. On cię odpuścił i już nigdy nie wspomniał. W taki sposób odpuścił tobie Bóg. Odpuścić to znaczy nie wspominać. I to jest decyzja. A potem następuje akt uleczenia zranionych emocji, zranionej psychiki. Nie idź dalej, dopóki nie odpuścisz, dopóki nie przebaczysz, ponieważ nie wejdziesz w głębie uwielbienia, ponieważ nie będziesz się cieszył. Tak wyglądają realia. Jeśli nie odpuścisz, to nie będziesz się cieszył, nie będziesz się radował. Rozerwiesz w sposób religijny dzisiaj na uwielbienie tylko i wyłącznie szaty, ale twoje serce zostanie nietknięte. A chcemy przemienionego serca. Przemienionego serca. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Odpuszczamy wszystkim naszym wrogom. Wszystkim tym, którzy nas skrzywdzili w jakikolwiek sposób. Może pożyczyłeś pieniądze, może ktoś ci nie oddał, a spodziewałeś się zwrotu. Może ktoś coś ci zjadł z lodówki, może ktoś ci porwał jakiś ciuch. Może źle się na ciebie spojrzał. Nic w tym złego nie było, ale ty dorobimy sobie coś do tego. Posłuchajcie, to są bardzo proste rzeczy, bardzo proste mechanizmy. Odpuść, więc odpuszczam. Odpuszczam. I odbierz teraz diabłu wszelki teren, który pozyskał sobie poprzez to, że zdecydowałeś się, aby na przykład tydzień czasu chodzić w tej truciźnie, którą wypiłeś. On ci podał ten kielich i mówi, wypij, miej do niego żal, miej do niej żal. Chciej, żeby jej coś się stało. Chciej, żeby jej coś się stało. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Na wiec, 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 wiec.
Thank you.
problem z wyrażeniem siebie i masz ciągle tę samą minę kamiennego pokerzysty, to Duch Święty chce to dzisiaj zmienić. Zmień minę kamiennej twarzy pokerzysty na człowieka, który uwielbia całym sobą Jezusa. I teraz zobaczcie. Radość Pana naszą siłą! Wyszczesz twoje zęby, wyszczesz! Miej inną minę na zdjęciu. Nie miej ciągle jednej miny. Zrób rybę. Zrób rybę. Niech ci się poruszy twarz. Nie miej jednej zmarszczki. Miej tysiące zmarszczek. Wyraź się. Słuchajcie, to jest wszystko religia. To jest wszystko religia. Ale nie rozpraszajcie się. To jest wszystko religia. Będę uwielbiał Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim ciałem. My musimy umieć zostawić tam za drzwiami nieprzerobione rzeczy, problemy, frustracje. Może miałem szczury seks nieudany. Ja miałem udany. Ha, 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 ha! Bo mnie nie dyka menopauza. Jeszcze raz. A więc wiemy, 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 jak się da. Puszczą mocno.
Wszelkie diabelskie ciele zostały dzisiaj osądzone. Wszelka pokrywająca się religia, subtelne poglądy, subtelne pojawiające się posiadanie własnego zdania, innego niż mówią zasady Boże. Ja modlę się, aby to wszystko runęło. Niech to wszystko runie, ale zanim runie, to wyjdzie do wierzchu. Wyjdzie prawdziwa prawda o Tobie. Prawdziwa prawda wyjdzie do wierzchu. Nie bój się tego, skonfrontuj się z tym. Masz w sobie moc i potęgę samego Boga. I niech to nie będzie slogan. Masz w sobie potęgę i Jezusa, tego, który umarł i zmartwychwstał. Głosa katalarmasy. Ojcze, ja modlę się, aby już od dzisiejszego dnia wszystko nie wyglądało tak samo. Ja modlę się o różnicę w życiu ludzi. Niech nastąpi potężna różnica. Niech nastąpi potężna różnica. O, Saturnus. Niech runą wszelkie fałszywe przekonania. Niech runą fałszywe schrony. Niech runą fałszywe schrony. O, Saturnus. O, Szakatalarabas. Wszystkie te rzeczy utrzymywane są przez jednego demona, a imię mu demon lęku. Ale śpiewamy, mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Nawet jeśli zobaczysz sobie potężną warownię, to pamiętaj, że Jezus jest twoim przyjacielem. On jest twoim starszym bratem. Kiedy ufasz, to podchodzisz bardzo blisko. I w tej bliskości nie boisz się usłyszeć prawdę. Ponieważ Ty wiesz, jaka jest prawda o Tobie. Prawda o Tobie jest taka, jak mówi o Tobie Biblia. Ale wszelkie fałszywe wyobrażenie musi runąć. Wszelkie fałszywe wyobrażenie musi runąć. Jeśli chcesz, aby runęło, to pomódl się. Powiedz, niech to się wykolei. Niech ten iluzyjny pociąg się wykolei. Wszystko to, co w dalszym moim życiu ma się podnieść jako bloker, niech się teraz wykolei. W imieniu Jezusa. Ja się na to zgadzam. Ja się na to zgadzam. Zgadzam się na to. Nie boję się tego. W duchu lęku opuść moje ciało. Opuszczaj mój umysł. Ściągnij blokady ze swojego umysłu. Ja mówię, święty w jamy. Niech przewienie wszystko. Niech rozdzieli prawdę od kłamstwa. Przez moc imienia Jezus. Pojawią się myśli kontrolujące. Będziesz chciał to kontrolować. Ponieważ pewne kłamstwa stały się częścią twojego charakteru. Stały się częścią twojej osoby. Nie kontroluj tego. Puść i zaufaj. Złapiesz mnie? Puść, tak puść i zaufaj, że cię złapie. On cię złapie. Nie bój się. On powiedział, że nic się tobie nie może stać. Że nie zranisz sobie o kamień swojej nogi. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój. Duch lęku nie panuje nad nami. Duch lęku nie panuje nad wierzącymi ludźmi. Wierzący człowiek to sól tej ziemi, światłość świata. Tam, gdzie wchodzi wierzący człowiek, który wyraża
swoją wiarę zmienia rzeczywistość. Obnaża dzieła diabła, gromi dzieła diabła, bierze nad nimi autorytet. To nie jest popierdółka, to jest żołnierz Jezusa Chrystusa. Ja i Jezus jedno jesteśmy, więc wierzę, nie boję się. Śmiało idę przez to życie, śmiało marzę, śmiało decyduję, wyrażam siebie w każdej dziedzinie. Duch Święty, my decydujemy nie mieć własnego zdania. My zmieniamy nasze zdanie, które nie jest prawdziwe, na Twoje zdanie. My dziękujemy Ci, że dałeś nam zasady, że dałeś nam swoje słowo i wierzymy w to, że postępując tak, jak mówi Twoje słowo, nie ma takiej opcji, że cokolwiek złego nam się przydarzy. Jedyne cierpienie, którego Ty i ja możemy doświadczać, to jest cierpienie z powodu kuszenia Słowa Bożego. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Wszelkie inne cierpienie jest nielegalne. Wielokrotnie płacze dusza, ponieważ nie chce się zgodzić z prawdami Bożego Słowa. Ona wyje. Ona wyje. Pamiętam, jak kiedyś Artur powiedział do mnie: kocham Jezusa bardziej niż Ciebie. I na początku mojej drogi z Bogiem bardzo to mnie bolało. Mówił: wow, nie będzie dobrze. Ale po wielu latach, głosząc Słowo Boże, powiedziałam: kocham Jezusa bardziej niż mojego męża. Wiecie, jakie to przyzwolenie daje? Że kiedy będziemy zbaczać, to dajemy sobie możliwość, że Ci wbije Ci te wstydnice. Tylko takie jest chrześcijaństwo. Nie bawimy się w Kościół. Nie bawimy się w nic. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest pełne zwycięstwo. To ortodoksyjne chrześcijaństwo. Chcesz być ortodoksyjny? Chcemy być ortodoksyjni, chcemy być skuteczni. Tak jak Paweł powiedział, że nie uderzam jakby w próżni. Ale moje uderzenia są celowe. One są skuteczne. Kiedy mówię, to rzeczywistość się zmienia. Jeśli jesteś zasmucony, to płacz. Wyraź siebie przez płacz. Powiedz: Boże, przepraszam Ciebie, że Ci nie wierzyłem, że Ci nie wierzyłem. W religijny sposób śpiewałem. Tam na Golgocie wykonało się. Poniosłeś grzech, poniosłeś karę mołu i dalej Ci nie ufałem. Rozumiecie? Religia jest na zewnątrz, ale też jest wewnątrz. Czasami wewnątrz nas są religijne rzeczy, blokujące przepływ. Bóg chce mówić, On chce głęboko do Twojego serca, ale to my często jesteśmy tymi blokierami. Nie bój się. Bycie ortodoksyjnym nie przysporzy Ci przyjaciół, przysporzy Ci wrogów. Kiedy diabeł będzie realnie wystraszony, ponieważ będzie tracił teren w swoim życiu, będzie do Ciebie przysyłał religijnych braci i religijne siostry i będą do Ciebie mówić: wiesz, nie szalej, uspokój się, nie bądź taki hop do przodu, pamiętaj, żebyś się nie przewrócił. Lepiej wydać zły rozkaz, niż nie wydać go wcale. Lepiej postąpić źle, niż nie postąpić wcale. Lepiej podjąć złą decyzję, niż nie podjąć decyzji żadnej. Nie bój się. Mieszka w Tobie Święty Duch. Pan Panów i Król Królów. Jesteśmy armią. Armią przeznaczoną do królowania. Do królowania. My sól tej ziemi. Światłość świata.
dziedzice i dzieciczki, królewskie kapłaństwo. Tak masz siebie widzieć. Tak masz siebie widzieć. Uwielbiamy Ciebie.
siedzisz w kryjówie, w ziemiance, w jakimś schronie, to wyjdź, ale tylko pod jednym warunkiem, że chcesz autentycznie podjąć decyzję. Jeśli nie, to nie chcę się modlić. Jeśli jesteś bohaterem i wewnątrz ciebie jest bohater, jest w każdym, to wyjdź. Pomogę ci moją wiarą. Wyłaź z kryjówy. Wyjdź ze schronu, z fałszywego schronu. Podejmij decyzję, że nie będziesz się cofał, że nie będziesz spoglądał za, że nie będziesz utożsamiał się od jutra z fałszywymi myślami i podszeptami diabła, które będzie ci dawał tu do twojego ucha. Będziesz je olewał. Będziesz je olewał. I będziesz wyznawał, że wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem bohaterem. Bo w moich słabościach przejawia się moc Boga. W moich słabościach przejawia się moc Boga. Kasia Romanowska, chodź. Będziesz się ze mną modlić. Ojcze, my dziękujemy Tobie za podjęte decyzje. My ochraniamy teraz każdą decyzję Twoją świętą krwią. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę w tej chwili autorytet nad wszelkim diabelskim planem powziętym przeciwko tym ludziom w imieniu Jezusa. Diabel, zabieraj swoje pazury. Ja zabraniam Ci do nich mówić przez moc imienia Jezus. I ogłaszam, że oni są bohaterami wiary. Bohaterami wiary. Bohaterami wiary. Bohaterami wiary. Ja ogłaszam, że ich kolana nie odginają się przed demonicznymi podszeptami w imieniu Jezusa. O, masz szikalarama santu, chodź, ja w tej chwili oddzielam ich od świata, od przyjaciół ze świata. W imieniu Jezusa. Jeśli przyjaźnisz się ze światem, to zerwij tą przyjaźń. Nie można być przyjacielem Boga i przyjacielem świata. O, szatana, wszelkie diabelskie jarzmo w imieniu Jezusa. Bóg powiedział, że Jego jarzmo jest lekkie, lekkie, lekkie. O, satana, bacy, proszę. Mama kanta, mama szabro, mesegra, 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 mesegra. Ojcze, wystawiamy w tej chwili straż przy mostach ludzi i uważamy, że ludzie wypowiadają z wiarą. Kim są w Tobie w imieniu Jezusa? Mama szabro, posłuszeństwo i poddanie. My w tej chwili gromimy Bóg czary w imieniu Jezusa. Wszystko to, co podnosi się przeciwko poznaniu Boga, my to podważamy. Wykorzeniamy to. Wywalamy. Ustanawiamy nowe standardy. Nowe standardy. Standardy Królestwa Bożego. Zasady Królestwa Bożego.
pozycję, to od razu ją ogłoś. Napisz w internecie. Napisz. Niech cały świat się dowie, że jesteś bohaterem. Że jesteś bohaterem. Tamten człowiek dostał namaszczenie do wykonania i zupełnie innego zadania. Ja przymierzam moje życie do mojego życia. W taki sposób jesteśmy w stanie zobaczyć rozwój swój. Swój rozwój. Życie innego człowieka jest dla nas informacją, że można. Że można dalej, że można więcej, że można głębiej. Święty.
cały świat duchowy słyszał twoją decyzję. Całe niebo i całe piekło wie, jaką podjąłeś decyzję. Zapisz sobie tę decyzję. Nie zapomnij o niej. Myśl. Jeśli ktokolwiek z was jest chory lub związany mocą demoniczną, co to znaczy być związany mocą demoniczną? To znaczy, że jesteś przymuszany do czegoś. Obracasz non-stop w te same rzeczy, w te same grzechy. To znaczy, że jest demon. Demon, który cię przymusza. A my mamy gromić dzieła diabelskie. Mamy brać autorytet nad wszelkim związaniem demonicznym. Jeśli potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie lub o uwolnienie, tutaj niech po mojej lewej stronie staną osoby, które potrzebują uzdrowienia, a po mojej prawej stronie niech staną osoby, które potrzebują uwolnienia. Ja będę się modliła o uwolnienie, a ewangelistów poproszę, abyście się modlili o uzdrowienie. Kto do uzdrowienia? Kto do
oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń, Jezus Królem jest. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Powiedz Duchu Święty. Duchu Święty. Wypełnij moje życie. W imieniu Jezusa. A teraz nie mógł się, ja się o Ciebie pomodlę. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę w tej chwili autorytet nad śmiercią. Ja teraz mówię do Ciebie, diabły, który stoisz za śmiercią w jego życiu. Wynoś się z jego ciała. Przez moc imienia Jezus. Ja biorę w tej chwili autorytet nad każdym demonicznym stwierdzeniem. Nad każdym demonem, nad każdym diabelskim ciałem. Ja teraz biorę autorytet nad demonami stojącymi za okultyzmem w imieniu Jezusa. Wynoście się z jego ciała przez moc imienia Jezus. Biorę autorytet w imieniu Jezusa nad duchem odrzucenia w imieniu Jezusa. Ja teraz mówię, aby wszystkie duchy stojące za uzależnieniem opuścili jego ciało przez moc imienia Jezusa. Ja rozwiązuję jego życie. Mocą daną z nieba. Przez krew Jezusa. Przez Jego śmierć i przez pusty ból. Szaty karamasatu lorubasaka tarabasa zdenerneshe. Ono mokolo robasata darabasata darabasa. Usata darabasi telegadebeshanto dornoso. Ono mokolo robasaka daranamase. Urebesheka darabasi. Ono makanta daranamashatu dornosega darabasi. Ono mokolo robasaka darabasata darabasa. Ja ogłaszam wolność i swobodę. Duch Święty, przenikaj przez Niego całego. W imieniu Jezusa odbiorę autorytet nad wszelkim diabelskim planem powziętym przeciwko Jego życiu. W imieniu Jezusa. Szaki, toru, basa, talara, basa, kajana, basa. Ja ogłaszam manifest nowego życia. Manifest nowego życia. Manifest nowego życia. Duchu Święty, przenikaj go. Niech Twoje namaszczenie przenika każdą szczelinę. Ja teraz modlę się, aby odbudowało się wszystko w jego życiu, co zostało zniszczone przez diabła. W imieniu Jezusa. Każdy element, każda komórka, każde ścięgno, każdy mięsień w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Nie módl się już tak więcej. Ja Cię potem pouczę, co masz robić w swoim życiu, okej? Okay? Już nie módl się. Potem po spotkaniu podejdź do mnie, ja Ci powiem, co dalej masz robić, okej? Okay? Kto chce się jeszcze modlić? Ura, rabasata, rabasze. O, moso, uwielbię przemów. Szataka, rabasata, ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę w tej chwili autorytet nad wszelkim zniewoleniem diabelskim w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu Jezusa biorę w tej chwili autorytet nad wszelką mocą ciemności, wszelkie związanie, wszelkie ciało diabelskie, biorę w tej chwili autorytet w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Puszczaj w tej chwili. Puszczam wszelkie zniewolenie. Yeah.
Twojej zgody z Bogiem. Przyjmij żołnierski krok. Kiedy macie możliwość
zwiastowania Jezusa. Róbcie to w sposób właściwy i dobry. Mianowicie, o co mi chodzi? Wszyscy mówią o Bogu, ale słowo Bóg dla każdego oznacza co innego. Jest jakiś dziwny problem i uważam, że stoją za tym demony, że ludzie nie mówią o Jezusie. Spotkałem Jezusa, spotkałem Boga. Wszyscy mówią tak. Dla jednego to znaczy, jakoś tam światełko spotkał i on mówi, spotkał Boga. Rozumiecie? Różne ludzie mają bałwany w swoim życiu. Jest jedno imię pod niebem. I to jest imię Jezus. Kiedyś spotkałam w swoim życiu zdemonizowanego człowieka, który był w stanie za mną powiedzieć pewne słowa. Pomodlił się ze mną modlitwą grzesznika i oddał swoje życie Bogu. Ale mi kontrolka się zaświeciła. Ja mówię, nie. Musisz oddać swoje życie Jezusowi. Wiecie, co było? I dopiero nastąpił manifest demoniczny. On nie był w stanie wypowiedzieć imienia Jezus. Jest moc w imieniu Jezus, a nie moc w imieniu Bóg. W tym kraju słowo Bóg dla każdego znaczy co innego. Musicie być mądrzy, musicie być przebiegli. W każdej sytuacji, gdzie jesteś, mów natychmiast, spotkałem Jezusa, nie Boga. Jezusa spotkałem. To Jezus jest droga, prawda i życie. I ja osobiście uważam, że to demony zakrywają tą prawdę. I kiedy na przykład jest ktoś głosi i nie mówi o Jezusie, ale mówi o Bogu. Wszyscy mówią o Bogu. Ale modlę się, żebyście to bardzo dobrze zrozumieli. Żeby nikt nie był też potępiony. To nie jest ku potępieniu. To jest ku obnażeniu diabelskiego kłamstwa. Jest moc w imieniu Jezus. Kiedy głosisz Ewangelię, mów, że spotkałeś Jezusa. Spotkałem Jezusa. Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Rozumiecie? Zgadzacie się z tym? Amen. Naprawdę są problemy. Ludzie wielokrotnie nie są w stanie wymówić słowa Jezus. Bóg powiedział. Bóg. Jeszcze przez K. Bóg. Oddał swoje życie Bukowi. Rozumiecie? Oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Tak głoście. W taki sposób głoście Ewangelię. Ojcze, my dziękujemy Tobie za wszystko, co dzisiaj urodziło się do życia. My ochraniamy wszystko, co urodziło się do życia. My ochraniamy każdą wolność, każdą decyzję, która została podjęta. W imieniu Jezusa Chrystusa. Diable, ogłaszamy Tobie, że niczego nie ukradniesz. My ogłaszamy, że wydamy 100-krotny plon. Jesteśmy świadomi swoich modlitw. Jesteśmy świadomi to, o co się modliliśmy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.